Radni obradowali podczas 63. sesji. W porządku obrad były dwa projekty uchwał w sprawie czynszów w lokalach komunalnych. Obradowano o zmianach w budżecie. Z porządku obrad zdjęto zakup terenów w Święciechowie. W zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych jest ponad 1300 mieszkań. Prezydencki projekt uchwały zyskał akceptację większości radnych. Przewiduje on, że o obniżkę czynszu będą mogli wnioskować lokatorzy o najniższych dochodach. Obniżka mogłaby wynieść od 10 do 20%. Projekt uchwały zgłoszony przez Koalicję Obywatelską nie zyskał poparcia większości radnych. Przewidywał obniżkę dla wszystkich najemców. Od 1 maja w lokalach MZBK za metr kwadratowy lokatorzy będą płacić ponad 11 zł. Stefania Ratajczak, radna klubu Leszno 2050, od kilku tygodni nagłaśniała sprawę. Jej zdaniem czynsze w komunalce dobijają ludzi. Z kolei sprawa pozwolenia na nabycie ziemi położonej na terenie gminy Święciechowa została odłożona w czasie. Projekt uchwały w tej sprawie został wykreślony z porządku obrad. Miasto planuje nabyć teren w okolicach lotniska przy dekad 12 i S5 od KOWR i wybudować na nim tor kartingowy i samochodowy oraz giełdę rolną. Radni Koalicji Obywatelskiej nie poparli zmian w budżecie Leszna, które dotyczyły m.in. przyznania dodatkowych 3 milionów złotych na remont hali Trapez po odkryciu azbestu na jej dachu. Za przyjęciem zmian w budżecie było 11 radnych, cały klub Koalicji Obywatelskiej 7 radnych przeciw.